A co pan na to, panie krab? I to. Gacuś, te buty odmieniły moje życie. Już nigdy ich nie zdejmę. Dobranoc, Gacuś. Cisza i forsa. Panie krab! Co ci jest, chłopcze? O, panie krab, przepraszam. Będzie dobrze, chłopcze. Nie będzie dobrze. Zgubiłem buty, bezcenne buty. To moja wina, zawiodłem pana. Przepraszam bardzo. Przestań, chłopcze, to nie koniec świata. Właśnie, że tak. Przestań płakać. Mam tu dla ciebie magiczne rękawice. To nie to samo. Miał pan rację. Nie byłem godzien tych wspaniałych butów. Biedny mały. Przepraszam. Nic nie zrobiłem. Och. Czy coś podać? Tak, chciałbym zamówić. Co dla pana? Poproszę... Co pan powiedział? Mówię, że wezmę... Już słyszałem, panie krab. Mówi, że chce... Oła. Co? I jeszcze... Skrzypi, skrzypi, skrzypi. Co jest? Skrzypi. Co się dzieje? Skrzypi. Skrzypi. Co mówisz? Co? Ty największy kucharz świata tak umie? I tak. Dosyć! Och, nie słyszycie? Tak, to ja! Ja zabrałem buty! Są tutaj! Pod tymi deskami! O proszę, niech przestaną! Niech skończy się to skrzypienie! Przepraszam, ale ja już nie zniosę tego piekielnego skrzypienia! I po wszystkim. Jeść nie wolno, to co my tu robimy? To proste, pięcioramienny przyjacielu. Dziś w nocy nawiążemy kontakt z nieżyjącym. Przeprowadzimy sobie seans. A potem zjemy trochę mebli? Nie. Łączymy się ze światem duchów. Otwieram spirytystyczny seans. Przywołam widmo ducha rdzawego radzia. Święte zaklęcia. Wymawiając święte zaklęcie. Destylowany ocet, woda, mielone ziarnka gorczycy. Musztarda. Sól, kurkuma, papryka, aromat naturalny. Niniejszym przywołuję ducha rdzawego radzia. A przy okazji także widmo ducha rdzawego rusztu.
prawym rusztem. A gdzie Radzio? Bla, 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 bla. Rdzawy Radzio. Co to, duch? Myślałem, że będziemy piekli coś na ruszcie. Wynoszę się. Sprowadzę pomoc. Nie daj się temu świrowi! Świrowi w sensie całkiem przyjemnym. No dobrze, skończmy z hokus pokusami. Pora się wziąć do pracy. Radziu, bracie, może puścisz farbę w temacie przepisu na rdzawkę na żytku? Bla, 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 bla. A pięknie to zmamlałeś. Mam pomysł. Weź proszę i napisz tu przepis na słynny numer 9. Bla, bla, bla. A no tak, jesteś duchem. No to może pokaż, jak to robisz. Bla, bla, bla. Wow! Jen, Radziu, niezłą widzę kolekcję. Ale gdzie masz pieczywo? Gdzie przyprawy? A dodatki? Bla, 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 bla. Kanapka żytnia wyrzeźbiona z kawałka drewna? Mama mia! Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Szpachlówka. Szpachlówka. Bla, 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 bla. Szelak. Bla, 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 bla. Szelak. Bla, 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 bla. A, w sensie mam spróbować? Bla, 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 bla. Dobra. Wieje sandałem. Wszystko można polubić. Czyżby? Tak jest, to rdzawka na żytku. Panowie, wyskakujta! Numer 9 powrócił! Ej, ale was to ja nie wzywałem. Nie, wezwał nas zapach dziewiątki. I to z samego dna! Patrz ta! Kończy ci się szelak, przyniosę nowy. Jeju, ale się zlękłem. Panowie, ten uroczy wieczorek zawdzięczamy rdzawemu Radziowi. Wznieśmy potworny okrzyk na cześć rdzawego Radzia. No chłopaki, nie chcę psuć świetnej zabawy, ale za późno na wrzaski, zwijamy się. Kanciastej twarzy nagle odechciało się mieć takich klientów jak my. Może trzeba postąpić jak pieniek i wyjść. O nie! Tylko bez takich! To jest własność prywatna! Powinniście wyjść! No coś ty! Czy ja mam we... Fu, ektoplazma. Dosyć błazynady! Zabawmy się porządnie! Tak jak niegdyś! Kalmar, znaczy latający Holendrze, nie za imprezka. A ty za co się przebrałaś? Ja jestem złotą rybką w akwarium. Co ty powiesz? Gotowy SpongeBob? Dobra, Patryk, możesz gasić. Jestem latającym Holendrem! Skradnę wam duszę! Woo!
tylko się przebrałem! Prawdziwy latający Holender! A co sobie myśleliście? Jestem latającym Holendrem! I zdradzę wam pewien sekret! Zamierzam ukraść wam duszę! Cisza! Prosiliście się o to, płaczliwe rybki! Jak co roku przebieracie się za mnie! Zmieniacie moje imię w jakieś pośmiewisko. Ale nie dlatego zabiorę wam duszę. Nie, to jest kropla, która przelała puchar win. Ze wszystkich strojów Holendra, jakie widziałem, twój jest najbardziej nieznośny. Mówisz, że nie jestem straszny? Ty! Straszny! Opowiem ci o strachu, mały. Na świecie są różne rodzaje strachu. Pająki są straszne. Ja jestem straszny. Ty nie jesteś straszny. Okej, będziemy już kończyć. Stąd, Bob! Najpierw muszę ci zabrać ten głupi kostium. Hej, co wy na to? Kogoś przestraszyłem! Noc! Skończysz wreszcie! Masz, daj mi chwilę spokoju i wynieś te śmieci. Dobra! Wynoszę śmieci! Wynoszę sobie śmieci w nocy! Czyli na zewnątrz? Tam właśnie jest pojemnik, tak. Sam nie wiem, Skalmar, bo tam jest jakoś ciemno. A ja myślałem, że lubisz nocną zmianę. Racja. Za tłustego kraba! Bułka z masłem. No, więc się nie boisz? Nie. A ja tak, zwłaszcza gdy ten... Cóż, dowiesz. Co? Co mam wiedzieć? Już zapomniałeś? Wszędzie o tym mówili. Powiedz! Nie, lepiej nie powiem. To by popsuło twoją nocną zmianę. Powiedz mi! To znaczy, że nigdy nie słyszałeś opowieści o... strasznym rybołaku otchłani? Grubasznym wilku zachłani? Strasznym rybołaku otchłani! Grubasznym rybo, przaśnym babo, rybnym straszaku, strasznym rybaku, robaku pochłoni, drapnym Tak, strasznym rybołaku otchłani. Ale ludzie zwykle mówią na niego ostra, bo tylko tyle zdążą z siebie wykrztusić, zanim on ich złapie! A powiedz mi o tym! Dawno temu w tej właśnie restauracji straszny rybołak otchłani był zwykłym kuchcikiem, tak jak ty. Ale bardziej niezdarnym. I wtedy... Pewnej nocy, kiedy kroił burgery, stało się... Zapomniał o tajnym sosie? Nie. Zapomniał umyć rąk? Nie. Nierówne porcje? Nie. Przez pomyłkę obciął sobie własną rękę. Czyli o tak? Albo tak? Czy tak? A może tak? Czy tak? Ale on nie był gąbką? I co? I mu nie odrosła! O nie! Miejsce odciętej ręki włożył zardzewiałą szpachelkę i wtedy wpadł pod autobus, a na pogrzebie wylali go, więc teraz w każdą
co dzisiaj? Wtorek. Wtorkową noc jego duch powraca pod tłustego kraba, by dokonywać straszliwej zemsty. Ale dziś jest wtorkowa noc. Więc pewnie przyjdzie. Skąd będziesz wiedział? Są trzy znaki, które wskazują, że zbliża się straszny rybołak otchłani. Pierwszy, światła będą się zapalać oraz gasnąć. Potem... Koleś, rzucisz mi keczup? Proszę bardzo. Potem dzwoni telefon, ale w słuchawce nikt się nie odzywa. I wreszcie straszny rybołak otchłani przybywa widmowym autobusem, który go zabił, a on wysiada z autobusu i przechodzi przez ulicę, nie patrząc w obie strony, ponieważ już dawno jest martwy. Potem stuka w okno swą straszną, szpachelkową ręką. Nie. Otwiera drzwi. I powoli zbliża się do lady. I wiesz, co robi dalej? Co? Musisz to naprawdę wiedzieć? Co? Czy jesteś pewien, że chcesz to wiedzieć? Co? Co? Co takiego robi? Łapie się! Łapie! Jejku! SpongeBob! SpongeBob, ja... Ja tylko... Proszę na Skalbara i pana Kraba! Nadchodzimy, panie Krab! Powiedz forsa! Forsa! Co to miało znaczyć, SpongeBob? Jesteśmy w niebezpieczeństwie! Tam jest potwór bardzo straszny! Jest głodny i ma forsę? O nie, panie Krab! On nie chce kraboburgerów! On chce zjeść pana! Tak jak zjadł Glizdusia! Glizdusia? Dlaczego? O, dlaczego był jeszcze taki młody? Nie zapomnimy o tobie, Glizduś! Zanim skończy się chór baranów, może ja rzucę okiem na tego potwora. To jest ten potwór? Przerażający, he? Prawdziwy koszmar! Tak myślałem. No dosyć, wysiadam z tego domu wariatów. A to, że wy szproty nigdy nie widzieliście takiego stworzenia, nie oznacza, że jest groźne. Próbowałem ich ostrzec. Nie chcę patrzeć! I to ma być ten straszny potwór? Ha, ha, potwór. O, wygląda ładnie. Jest nawet słodki. Przypomina mi forsę. Potwór. Skalbar? Panie Krab? Pożarł ich i ucieka. Najpierw Glizduś, potem Skalmar i pan Krab. Ten potwór zjadło trzech przyjaciół za wiele. Musimy ostrzec resztę. Zło nadchodzi. Losy Bikini Dolnego są w naszych rękach, Patryk. Czas uderzyć. Tak jest, kapitanie. Okej, Patryk, to bardzo delikatna sytuacja. Trzeba to zrobić ostrożnie i z wyczuciem. Jasne. Uciekać! Dzień się, uciekać, nadchodzi potwór! Ostrzeżenie. Mieszkańcy Bikini Dolnego, leci tu potwór, który chce was pożreć! Bikini Dolne wiadomości. W ostatniej chwili gigantyczny potwór zaatakował Bikini Dolne. Udało się, Patryk! Miasto uratowane! Strach pomyśleć, co by się stało, gdybyśmy nie powiedzieli im o potworze. Jakim potworze?